Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj w okienku ja zamiast Waldka Oberny. Niestety ma słabe łącze tam z Rzepina i dlatego dzwoniliśmy się, otworzyłam pokój. No i oczywiście dzisiaj się nazywam Waldemar Oberna. Tak w okienku jestem opisana. Dzisiaj jest czwartek, więc będziemy mówili o tej stronie naukowej i o korzyściach zdrowotnych, które wynikają ze stosowania Magical Noni i Doxlav Noni, bo już mamy dwa produkty, niesamowite produkty, które takie efekty niesamowite dają, że wiecie, po prostu zadziwiają nas. Oczywiście jak zwykle w pierwszej części poprosimy naszą doktor Zuzannę Jeziorską o kilka słów, bo zawsze nam jakąś ciekawostkę pokaże, powie. Ja zawsze czekam na ten czwartek z wielką cierpliwością. Zuzi, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo, Ksinka, bardzo dziękuję za takie piękne słowa, aczkolwiek ja często w zasadzie przypominam i powtarzam te rzeczy, o których już mówiliśmy. No dzisiaj jest tak częściowo powtórzone, ale nie zupełnie. Mianowicie naukowcy powtórzyli to, co robili jacyś tam inni dawniej, ale czego to dotyczy? Jest taki organ w naszym organizmie. Oj, przepraszam, przepraszam, telefon mi dzwoni, ale to Basia dzwoni, a Basia miała jakąś ważną sprawę. Pół sekundki. Okej. Tak, Basieńko, ja już mówię na Zoomie. Nie możesz wejść na Zoom? No może też ma No, problem no tutaj z internetem. Waldek też ma problem z wejściem. Może to jest sprawa Zoomu, a nie tych wszystkich innych. No, no próbuj w każdym razie. No. Na razie. No, Próbuję, jak się słyszeliście, pojawi. że Basia też ma problem z wejściem. No to dwie osoby. Myślałam, że tak, myślałam, że bo ona tam miała jakiś inny problem, ale no nieważne. W każdym razie tak. Jednym z organów, a w zasadzie chyba jedynym organem, który jeżeli lekarz twierdzi, że coś jest nie tak, to my dostajemy od razu i czarne myśli i w ogóle bardzo się boimy, jest to trzustka. Trzustka uchodzi za taki organ, który jest trudny do opanowania, jakby trudny do leczenia, trudny w ogóle do jakiejś korekty. Trzustka to dla niektórych się od razu, no świat się zamyka, no bo trzustka. Nie zupełnie tak jest, no ale my mamy tak jakoś wpojone, że ta trzustka to jest niezwykle kłopotliwy organ do leczenia. I jednym z takich podstawowych enzymów, które są badane, jeżeli lekarz podejrzewa trzustkę, to jest amylaza. Alfa-amylaza dokładnie. No i tą amylazę każą nam zrobić w laboratorium i lekarz patrzy na wynik i stwierdza. W zależności od tego wyniku stwierdza, czy to może być ta trzustka, czy to niekoniecznie, ponieważ no, podwyższona amylaza nie tylko świadczy o trzustce, ale również o zaburzeniach pracy trzustki, ale może również dotyczyć jelit, otrzewnej, żołądka, wielu innych organów związanych z naszym układem trawiennym. Ale pierwsza myśl to jest trzustka. I co można zrobić? Jeżeli zdecydują się nasi lekarze na zmniejszenie farmakologiczne tego enzymu, to wtedy przepisują jakiś tam lek. I jaki to ma znaczenie? To Basia chyba nam wskoczyła. To ma takie znaczenie, że jeżeli ta amylaza jest zmniejszana, bo co robi amylaza? Amylaza powoduje rozkład węglowodanów do cukrów prostych. W związku z tym, jeżeli jest wysoki poziom tego enzymu, to może wystąpić glikemia tak zwana poposiłkowa, ponieważ no gwałtownie te węglowodany się rozłożą i nastąpi taki pik, wysoki wyrzut tej glukozy do krwi. Więc wskazane jest, żeby tą amylazę zmniejszać. Są na to odpowiednie leki, ale jest też taki enzym naturalny, właśnie to jest stigmasterol się nazywa. I ten stigmasterol
został wyizolowany, czyli to jest badanie z tego roku w ogóle, z 2023, przeprowadzone w Indonezji. I oni się bardzo chwalą, że oni po raz pierwszy wyizolowali z owocu noni ten stygmasteron, bo w ogóle sterole są, między innymi pochodne kwasu ursolowego w ogóle, on też bardzo działa właśnie hamująco na te enzymy trzustkowe. Ale ten stygmasteron okazuje się, że ma najlepsze parametry i jest lepiej działającym preparatem, tym czy substancją, niż ten lek, taki osłabiony lek akarbozyna, chyba to się nazywa, taki lek, który hamuje tą amylazę. I ten stygmasterol w ogóle jest też, ja nie wiem, ja tego nie sprawdzałam, bo to nie w tym rzecz, czy on jest sprzedawany również jako suplement diety, czy on jest tylko i wyłącznie w czymś. No, w każdym razie my w naszym owocu noni mamy ten stygmasterol i okazuje się, że możemy opanować coś, co wywołuje jakąś grozę w nas. I jeszcze jedna taka trochę filozoficzna, powiedziałabym, konkluzja z tego wszystkiego. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że trzustka w ogóle rzadko daje objawy, takie szybkie. Jak trzustka da objaw, no to już jest praktycznie długo, długo trwa choroba, zanim dostrzeżemy, że w ogóle coś się dzieje. I my, pijąc noni, my nawet nie wiemy, co to noni w nas robi. I możemy mieć już zaczątki, mamy te utajone stany zapalne. Noni nam wygasza te stany zapalne. Może nie wszystkie od razu, ale zaczyna niwelować nadmiar wolnych rodników, wygasza te stany zapalne. I być może, nawet nie wiedząc o tym, mamy problemy z tą amylazą, ale spożywając noni, spożywamy między innymi ten stygmasterol, czyli te fitosterole naturalne pochodzące z owocu, i tym sposobem regulujemy sobie, nawet nie wiedząc o tym. A więc, jeżeli ktoś powie na przykład, że no, ja jestem zdrowy, mi nic nie dolega, ja nie potrzebuję tego używać, to możemy zawsze powiedzieć: nie wiesz, co się dzieje w twoim organizmie. Nie masz pewności, jakie tam zachodzą procesy i co się dzieje. Dobrze jest, że nic nie daje objawów i oby jak najdłużej tak było. Niemniej jednak ta profilaktyka i to działanie takie do przodu jest bardzo wskazane. Ja tutaj mówię o trzustce, bo to jest taki organ właśnie najgorszy do leczenia, a my mamy tutaj naturalny produkt, który może nam poprawić funkcjonowanie trzustki, w ogóle układu trawiennego, jelit i pozostałych organów zaangażowanych w ten rozkład tych węglowodanów do cukrów prostych i hamowanie tej glikemii poposiłkowej. To w zasadzie tylko tyle, właśnie to najważniejsze, to jest ten wniosek ostatni, żebyśmy pamiętali, że nawet jak nie mamy żadnych objawów, nie czujemy nic, to warto spożywać, żeby zapobiec temu, co się może zadziać. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, Zuziu, dziękuję. Ja liczę na to, że sobie to jeszcze ktoś jakieś historie przypomni, bo ja teraz opowiem swoje historie, które mam na dzisiaj. I taką pierwszą historię działania takiego naprawdę niezwykłego działania naszych produktów opowiem o Doxlafnonie, o tym naszym najnowszym produkcie. Ja nie wiem, czy już mówiłam na którymś z Zoomów, że jedna pani poprosiła mnie z polecenia Agnieszki, zadzwoniła do mnie, poprosiła mnie o jedną butelkę Doxlafnoni, ponieważ jej sunia, którą przygarnęła 17-letnia, ma to ropomacicze. Tak ustalił weterynarz. I nie tydzień czasu podawała jej 3 razy dziennie, 4 razy dziennie. Po 2 duże łyżki od zupy naszego noni, Doxlafnon. I ponad tydzień minął, około tygodnia, ponad tydzień. I dzwoni do mnie Iza i Edytka.
Ona ma na imię Edytka. Dzwoni pani Edytka i mówi: Pani Krysiu, ja bardzo proszę jeszcze, mówi, po mój piesek. A to była 17-letnia Asunia, bardzo taka już no, wiekowa no i schorowana niesamowicie. Ona ją przygarnęła z ulicy. Bardzo ją kocha. I mówi, że no, była cała w skowronkach. Jak do mnie dzwoniła, to cała w skowronkach była. Mówi: Pani Krysiu, mówi, ta moja Sunia to po prostu no, inny pies, 10 lat młodszy. Raz, że nabrała energii, śpi nareszcie normalnie, bo poprzednio to tak w związku z tą chorobą widocznie miała mocne dolegliwości i bólowe również, budziła się, ciągała się po mieszkaniu. Teraz mówi, jak młody pies ma energię, biega, chodzi, no i mówi przede wszystkim nosek. Nosek, podobnież jak pies ma wilgotny, błyszczący, ładny nosek, to jest oznaka jego zdrowia. I właśnie pani Edytka mi mówi: Pani Krysiu, ona miała ten nosek taki wysuszony i spękany. Teraz ma taki piękny nos, że żaden pies na świecie nie ma takiego pięknego noska. Jest czarniutki, błyszczy się ślicznie, po prostu nie może się nacieszyć tym. No i oczywiście ona bardzo prosi, bo ja jej tą jedną butelkę wzięłam na próbę, no więc zapakowałam, wysłałam jej pocztą, mówię, no jak się stłucze, no trudno, będzie ból. Ona w Zgorzelcu mieszka. Więc ja mówię, no ale już drugiej butelki nie miałam, bo resztę sama wychlastałam, to co zakupiłam sobie, także nie miałam jej tak na sito butelkę wysłać, tutaj to stoi właśnie ta wychlastana jedna, zostawiłam na pokazanie. I ja mówię, no Pani Edytko, ale ja nie mam tak pojedynczej butelki, ale no mogę od producenta zamówić Pani dwie butelki. Ile kosztuje? No tyle i tyle. Dobrze, niech pani zamawia, pani poda numer konta, ja pani wyślę, bo ta moja Sunia, ona nie może mieć przerwy, bo ona ma taki piękny nosek, tak pięknie śpi, tak pięknie biega, no w ogóle, no nie ten pies, to cała w skowronkach pani Edytka. Ja mówię, dobrze pani Edytko, adres pani mam, telefon, e-mail mam, dobrze, to ja zamawiam to bezpośrednio u producenta. Zamówiłam bezpośrednio u producenta i już jest klientką na Doxlafnoni. Umówiłam się też, że jeżeli otrzyma, dojdzie do niej Doxlafnoni, to ona mi da znak, bo zawsze się tak umawiam z klientami, żebym była pewna, że produkt do nich dotarł. No i oczywiście będę ją bardzo mocno prosiła, żeby zrobiła zdjęcie swojej suni i mi przysłała i opisała tą całą historię, jak postępuje, jak poprawia się jej stan zdrowia. I to była dziewczyna przysłana przez Agnieszkę Kołodziejską, więc ja oczywiście wpisałam panią Edytkę jako klientkę Agnieszki. No i Agnieszka się podekscytowała i mówi: No to jedziemy z tym koksem, i zaczęła pisać maile, SMS-y do wszystkich swoich znajomych i tych, co mają kontakt ze zwierzętami, z psami, z kotami. Na Messengerze albo na maila z zapytaniem, że mamy taki super produkt i z zapytaniem, czy chcieliby poznać ich skład. No już tam po chyba pół godziny już mi napisali, już mam jednego maila i tam na Messengerze piszę. Ja mówię, dobrze Agusia, trafiamy do ludzi, pomagamy zwierzakom. Bo jak słyszałaś, ten sunia pani Edytki po prostu jest nie ten pies, pomimo swojego wieku. Nosek ma jak szesnastka, że tak powiem, ludzka, więc naprawdę działa, działa. No i Agnieszka oczywiście mówi, to poproś panią Edytkę, żeby nam opinię jakąś napisała, jak postępuje wyzdrowienie tej jej suni. No i zdjęcia oczywiście będę na ten temat rozmawiała i być może zamieścimy sobie albo wyślę do Eszter, żeby na tej stronie, gdzie mamy www.noni z trzema kropkami i.com, żeby tam też zrobili ten dział dla zwierząt. Zresztą w tej prezentacji o Doxlafnonii, którą pani doktor Zuzanna nam przedstawiała, tam na końcu były oczywiście opinie psiaków, które korzystały z Noni, tak? Więc będę prosiła Eszter, jak znajdzie chwilę czasu, jak już tą opinię tutaj będę miała, żeby uzupełniła o to opinię z prezentacji, plus ta jeszcze od pani Edytki. Czyli to jest jedna historia, którą mam dla was. I druga historia mojego synka Damiana.
On cały czas pije do nich, ale on pije, no tak standardowo, 2 razy dziennie pił. W tej chwili zaczął pić po pół szklanki 3 razy, albo 2, albo 3 razy dziennie, bo 3 dni temu złapała go jakaś jelitówka. I on tam na ten rower siada, jedzie, je lody, to tu, jakieś ciastka gdzieś tam w kawiarni jakiejś i dopadła go jelitówka. No i lało się z niego przez 2 noce. Ja mówię, chłopie, to dawaj tutaj po pół szklanki, no nie, ale 3 razy dziennie i nie oszczędzaj, dopóki nie będziesz miał normalnego, że tak powiem, wypróżniania w normalny sposób, nie będzie leciała z ciebie woda. No i wyobraźcie sobie, że to było 2 czy ile, Damian, dni? Poniedziałek w nocy zaczęło się lać, a dzisiaj jest, mamy czwartek i od kiedy jest, masz spokój? I no, ja tak kontakty, konsultacje robię. Zamiast mógłby przyjść sam opowiedzieć, nie? Ale akurat coś tam robi. W każdym razie dzisiaj już jest wszystko normalnie. Już dzisiaj, a był słaby, no bo wiadomo, że organizm się odwadnia, jeżeli ta woda z niego leci. No więc pierwsza rzecz to dużo, dużo wody pił, no i po pół szklanki noni. Ja mówię, to teraz musisz wypić to noni, aż przynajmniej przez tydzień czasu, żeby się zabezpieczyć, a później po prostu wrócisz do normalnego dawkowania 2 razy 60, takie jakie my tutaj w domu stosujemy. I u mnie, i u Damiana, i u mojego brata. Także no takie, myślę, fajne historie, bo i piesek zaczyna zdrowieje niesamowicie. No i no 3 dni i jelitówki można się pozbyć, jeżeli się pije duże ilości na nim. Bo oczywiście wiemy doskonale, że jeżeli ktoś wypije 2 razy dziennie po 30 ml i oczekuje, że natychmiast będzie to reakcja będzie organizmu, ale wolniejsza, tak? Natomiast jeżeli chcemy tak no, alarmowo, że tak powiem, zadziałać na organizm, to niestety muszą być duże dawki, jeżeli są dolegliwości, bo 2 razy dziennie po 30 to jest normalne dawkowanie dla zdrowego człowieka, jak wiemy, prawda? W celu uzupełnienia tego, czego nie dostajemy w normalnym diecie z produktów kupowanych czy w sieciówkach, czy nawet w tych sklepach ze zdrową żywnością, bo tam jakie to jest zdrowe, to nikt tego nie wie. Poza tym kiedyś Basia nam wyjaśniała i tłumaczyła, że marchewka dzisiaj, czy ziemniak, czy jakikolwiek inny produkt, warzywo, które było zjadane 10-15 lat temu, to dzisiaj ta marchewka to nie ma tyle wartości, co wtedy. Niektóre, ja byłam zdruzgotana, jak Basia pokazała tą tabelę, ile wartości odżywczych straciły te warzywa i owoce również, prawda? No poza tym są często sypane po to, żeby szkodniki się do nich nie dobrały, no i później musimy te owoce i warzywka mocno myć, żeby chociaż się tych takich no, środków ochrony roślin, że tak powiem, pozbyć, żebyśmy ich nie zjadali do środka razem z warzywami i z owocami również, tak? Czyli no, są takie sposoby, że można pomoczyć w sodzie, w occie po ileś tam minut i później dopiero spożywać, jak już te takie pestycydy czy te inne rzeczy zostaną wypłukane. Także takie ciekawe dwie historie. Jeszcze przy okazji się powymądrzałam nam na temat marchewek i jabłek i różnych pietruszek, czy kalafiorów, czy jeszcze innych warzyw, które niestety dzisiaj nie mają takiej, nie niosą z sobą takiej wartości, jak niosły kilkanaście lat temu, czy kilka, czy nawet kilkanaście lat temu. Ziemia jest wyjałowiona, poza tym niesamowicie. To tyle ode mnie. Powiedzcie mi, czy ktoś z Was jeszcze miałby ochotę opowiedzieć, jaką na przykład najgorszą dolegliwość u siebie udało mu się zwalczyć, na przykład przy pomocy właśnie Noni, Magical Noni, czy w ogóle Noni, tak? Basieńko, dasz kilka słów? Mogę Cię prosić? Ja o swojej to może niekoniecznie, ale pamiętacie w Łodzi na tym spotkaniu mówiła pani Teresa o pielęgniarka zresztą była pielęgniarką.
o tych problemach podagrą, tak? I odkładaniu szczawianów przepraszam, kryształów kwasu moczowego w stopach i że po 3 dniach picia, ale intensywnego picia, ona piła tak średnio co godzina, co 1,5 godziny piła 30. Także przez te przez 2 dni wypiła jedną butelkę, drugiego dnia już zaczęła drugą butelkę pić i rzeczywiście ten ból jej przeszedł zupełnie i noga zaczęła zmieniać kolor, bo była przedtem taka zaczerwieniona mocno. Po naszym mogła chodzić, bo tak to były kłopoty z chodzeniem, bardzo ją bolało wszystko. No w każdym razie to jest jedna rzecz, natomiast drugiego dnia czy trzeciego dnia po naszym spotkaniu to samo zaczęło jej się robić w kolanie, w tej gorszej nodze. No i znowu był problem, miała jakieś tam sprawy urzędowe do załatwienia i nie mogła chodzić. No więc znowu wróciła do tego większej podaży soku i mówi, no trochę wolniej to szło, ale w tej chwili to już jest bez problemu, bo w końcu tam po 4 czy 5 dniach, no mówi, nie jest jeszcze idealnie, no bo przecież to no, nie chodzi o to, że mówi, że jest jakiś cud. Niemniej jednak ból jej przeszedł bardzo szybko i ona jest w ogóle tak szczęśliwa. Obserwuje u siebie, że ma więcej energii. No, no jest po prostu bardzo, bardzo zadowolona, że takie efekty dobre uzyskała. Także na następnym spotkaniu powiedziała, że spisuje całą historię po kolei, co i jak. Super, super. Tak. No to tyle tam zostawmy. Może ktoś jeszcze coś. Bardzo, bardzo piękna historia. I Basieńko, jakbyś mogła ją poprosić, żeby ona opisała to, tak? Tak, napiszę, bo już tam siostra moja, bo to jest jej klientka, będzie po prostu pilnować, żeby ona to zrobiła i tak jakoś to ujmiemy całość, żeby to wszystko ładnie szło. Mogę powiedzieć tylko jedno, między nami mówiąc, w naszej gronie, że te problemy, no to w ogóle bardzo zdrowa osoba, ona nie chorowała przedtem na nic, w ogóle nie brała żadnych leków. Nie miała żadnych dolegliwości, to te problemy zaczęły się u niej po szczepieniu przeciw COVID-owi. Niestety, a spotęgowały się przy braniu leków. Zamiast, żeby to jakoś poprawiało się w miarę stosowania leków, to się nasilało. Także. Po prostu powiedziała, że ona leków żadnych brać już nie będzie. Będzie piła tylko Noni i koniec. Tak jak jej powiedział lekarz, że przy tej chorobie to mowy nie ma, żeby się wyleczyć i że leki do końca życia, to ona mówi, że wolę do końca życia pić Noni. No dokładnie, dokładnie. Tym bardziej, że taki piorunujący w sumie efekt zdrowotny uzyskała przy dużych ilościach właśnie. Ona bardzo dużo piła tego, ale po prostu była. No, wyobraźcie sobie, osoba, która jest sama. Syn jej robił zakupy, ale przyjeżdżał specjalnie. No i też no, pracujący człowiek, więc no, no wiecie, no to jest nienormalna sytuacja dla osoby, która była zawsze samowystarczalna. I jeszcze ten ból, który dotkliwy był, że nie mogła nawet spać pod przykryciem, bo prześcieradło powodowało takie zwoły, że nie dało Taki rady. ból, nie? Niesamowite historie. Niesamowite historie. I tak sobie teraz pomyślałam, bo jak mi Agnieszka powiedziała, że poproś, żeby tego pieska sfotografowała, że jeżeli mamy znajomych, klientów czy partnerów, którzy właśnie walczą z różnymi takimi swoimi mocnymi dolegliwościami, które widać na zewnątrz, dobrze jest zrobić zdjęcie przed i po.
I wtedy będziemy mogli tutaj nawet to wszystko pokazać no i podzielić się nawet tym zdjęciem, bo przecież nie musi być podpisane, kto to jest, czy to jest Zosia Kowalska, czy tam ktoś, ale zdjęcie przed i po, no daje niesamowite, że tak powiem, wzrokowe odczucie, ponieważ my jesteśmy wzrokowcami, no nie ukrywajmy tego, tak to jest, prawda? Bardzo Ci, Basiu, dziękuję za tą historię, bo to jest naprawdę niesamowita historia. Ja tą panią widziałam, jak ona opowiada, jak ona była szczęśliwa. To po prostu się w głowie nie mieści, że tak jak mówisz, prześcieradło ją raziło, bo ból czuła, a tutaj przyszła, założyła buty i przyszła na własnych nogach na naszą konferencję. Także no naprawdę po prostu niebywałe, niebywałe. Dobrze, czy ktoś jeszcze by się z nami podzielił? Słuchajcie, my się tak chętnie dzielimy, bo wiemy, że będziecie mogli takie historie opowiedzieć gdzieś osobom, z którymi rozmawiacie, którzy może mają podobne problemy, prawda? Czy jelitówkę, czy psa chorego, czy podagrę, prawda? Czy problemy z kolanami. Na naszej konferencji też był między innymi nasz długoletni znajomy Romek z Pabianic i pokazywał mi, nie braliśmy go na środek, ale pokazywał mi swoje łokcie, bo jak zaczął pić w ogóle noni, to on miał straszne problemy z łuszczycą. Ta łuszczyca zaczęła się mu pięknie cofać, on dużo pił tego noni i teraz cały czas pije. Ale teraz, jak Magical Noni zaczął pić, ja pamiętam, że jeszcze zostały mu takie problemy na kolanach i na łokciach, gdzie z rąk tutaj mu to wszystko pięknie się wycofało, ale zostało mu na kolanach i na łokciach. Jak był na konferencji, pokazywał mi swoje łokcie, słuchajcie. To nie była pupa niemowlaka, no bo wiadomo, ale te łokcie po prostu wyglądały normalnie. Po prostu wyglądały normalnie. I to jest naprawdę, naprawdę no niesamowita rzecz, że jest coś naturalnego, co nie wali nam po wątrobie, po żołądku, a przywraca nam zdrowie. I tak jak Zuzia powiedziała, co jeszcze noni robi w naszym organizmie, a szczególnie Magical Noni, czego nie widać, ale chroni nas niesamowicie mocno. Niesamowicie mocno. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakąś historię, to bardzo proszę. A jeżeli nie, bo zostało nam 2 minutki do końca naszego spotkania, to już nie będę wywoływać. Więc spotkajmy się w poniedziałek o godzinie 20, jak zwykle. Mam nadzieję, że Waldek będzie miał dobre łącze internetowe i będzie mógł nam kilka więcej słów powiedzieć dotyczących naszej współpracy. Może promocji jeszcze przypomni nam, czy promocje, czy sposoby działania, jak docierać do ludzi, bo to jest bardzo ważne. Pamiętajmy wszyscy, my mamy misję do spełnienia. My jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom i zwierzakom. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w poniedziałek o 20. Śpijcie dobrze, dobrych snów. Cześć. Dziękuję, Krzysiu, dziękuję. Dziękuję wszystkim. Rano. Dzięki. Pa, pa.